30 lipca wspominamy świętego Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła. Piotr urodził się około 380 roku w miasteczku Imola. Wychował go i do stanu duchownego przyjął biskup tego miasta, Korneliusz. Potem uczynił go swoim wikariuszem generalnym. Około roku 426 Piotr został wyniesiony do godności metropolity Rawenny, wówczas będącej stolicą zachodniego cesarstwa. Był doradcą cesarzowej Galii Placydii oraz jej synów. Na jego kazania przychodził cały dwór cesarski. Jako biskup stolicy cesarskiej miał duży wpływ na kierunek rządów cesarzy. Do niego udawali się duchowni dygnitarze w różnych potrzebach, by pośredniczył między nimi a dworem cesarskim. Wśród nich był także Eutyches, który prosił Piotra o poparcie dla swoich błędów o jednej naturze Pana Jezusa, a nie, jak naucza Kościół, o dwóch. Zachował się list Piotra z napomnieniem do upartego mnicha, aby trzymał się nauki Kościoła. Piotr był wybitnym kaznodzieją, gorliwym duszpasterzem i budowniczym kościołów. Wygłoszone mowy zjednały mu przydomek Złotousty, po grecku chryzolog. W ten sposób Kościół Zachodni chciał podkreślić, że jak Wschód miał swojego Jana Złotoustego, tak Zachód ma swojego Piotra Złotoustego. Wprawdzie daleko Piotrowi do sławy, jakiej zażywał tak za życia, jak i po śmierci na wschodzie święty Jan, za to liczbą zostawionych kazań Piotr imponuje. Zebrał je wszystkie około roku 715 biskup Felix, a ich zbiór liczy 376. Do najgłośniejszych należało kazanie o zabawach i swawolnych tańcach. Ze względu na te kazania papież Benedykt XIII w roku 1729 zaliczył Piotra Chryzologa do grona doktorów Kościoła. Piotr zmarł w opinii świętości 31 lipca 450 roku. Jest patronem miasta i diecezji Imoli. Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś świętego Piotra Chryzologa wybitnym głosicielem Słowa Wcielonego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy w sercu rozważali tajemnice zbawienia i świadczyli o nich całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam.